Policjanci odzyskali w sumie mienie o wartości około 80 tysięcy złotych. 21 lipca policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 28-letniego legniczanina podejrzanego o kradzież samochodu. Otóż mężczyzna ukradł samochód 18 lipca z jednej z firm kurierskich na terenie powiatu legnickiego, no i ukrył ten skradziony pojazd w jednym z przedsiębiorstw na terenie gminy Chojnów. Funkcjonariusze w toku swoich działań natrafili i na 28-latka, i na skradzione auto. W środku tego pojazdu znajdowało się część skradzionego mienia. Były to przesyłki kurierskie. Mężczyzna ponadto był osobą poszukiwaną celem odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności. Usłyszał zarzut kradzieży pojazdów, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił już za kraty.